Ania uprawiała, czasami to się tam nie udaje, bo czasami wcale nie kwitło tak, nam coś w zeszłym roku, prawda, tak. Nie wychodziło, ale na przykład kardiospermum. Super. I to, i Boże, to... co to jest kardiospermum? Love in a puff, nie mam pojęcia, jak to jest po polsku. Kardiospermum, coś z serca. To też jakiś ma taką niemiecką nazwę, balon, coś tam, ale nie pamiętam dokładnie. To są takie puszki, i to jest, znaczy nie puszki, tylko takie baloniki. Takie baloniki i mają w środku śliczne nasionka z takim... Miechunka. Nie, to jest pnące, to jest jednoroczne pnące. Naturalnie o ogrodach, odcinek 6. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, bardzo serdecznie witamy Państwa. Dziś gość specjalny, Hania Smuczyńska. Jesteśmy w Nowej Karczmie i będziemy nagrywać z nią rozmowę, bo jest niezwykłą osobą. Poproszę Kasię Bellingham, żeby przedstawiła nam Hanię, bo najdłużej z nią współpracujesz. Ja tylko na początku powiem, że to, co zachwyca mnie w twórczości Hani, to użycie takich naturalnych materiałów, a w zasadzie warzyw do różnego rodzaju bukietów. Jak widzę te jarmuże, które są użyte w bukietach okolicznościowych, to po prostu jestem zachwycony. Ale rekomendacja, bardzo proszę, Katarzyna Bellingham. Dzień dobry. Ja powiem szczerze, że ja zachwycam się w ogóle różnymi, przeróżnymi, bo Hania się specjalizuje i w wiązankach, i w kompozycjach, i w robieniu pięknych wianków właśnie. Dlatego robimy te wiankowe warsztaty dwa razy w roku u nas w ogrodzie. Ale ja jestem zawsze w szoku, co nowego Hania wymyśli. A najlepsze jest to, że to wszystko jest naturalne. Jest bardzo mało, właściwie nie ma plastiku. Mhm. Te wiązanki są takie, jakby ktoś poszedł na łąkę i pozbierał kwiaty, jakby ktoś pozbierał kwiaty z babcinego ogrodu, ostróżki, cynie, jakieś no... Po prostu, znaczy, szczerze mówiąc... się być jakby przypadkowo zebrana, jednak ta kompozycja jest przepiękna. No, Hania, no co, ma Hania? Swój własny ogród. Zawstydzona trochę. Tak, dzień dobry przede wszystkim. Bardzo dziękuję za te miłe słowa, które tutaj padły. I cała prawda to była, wiesz? Dziękuję. No, ja naprawdę kocham naturę i tak jak tu mówi Kasia, uwielbiam robić kompozycje i wszystkie moje prace, no, są oparte głównie na tym. A czym się inspirujesz? Znaczy idziesz, nie wiem, na łąkę, idziesz do lasu, patrzysz, o, jest coś fajnego, biorę, tak? Tak, inspiruję się naturą. Ja po prostu nie odpuszczę żadnemu patykowi, który leży gdzieś tam w lesie, a ma jakiś ciekawy kształt, jest obrośnięty jakimś porostem, jakimś mchem i ja to wszystko sobie zbieram, bo to jest dla mnie później materiał do pracy, czyli do kompozycji. Czyli co, przynosisz z jakichś wędrówek, z jakichś tam, ze spacerów? Z ogrodu. Bardzo dużo używam materiału tego, który mam w ogrodzie. Mam też zaraz tutaj obok las, łąki, to co natura dała. Mm-hmm. Czy po tym jak przynosisz to do domu, to musi być przechowywane takie patyki, nie wiem, kłępy mchu, jakieś inne rzeczy, tak, które muszą ja być przechowywane? Tak, ja mam cały magazyn. Dobrze, ale jak to przechowywać? Bo to chyba zaraz wyschnie, wiesz, to i taki porost żółknie, taki mech żółknie. Te gałązki nawet z porostami to nawet dobrze, że troszeczkę podeschną, bo później no, to zależy co się robi, nie? Jeżeli ma być mokry, to mogę go namoczyć albo wilgotny, a takie do suchych kompozycji to nawet sobie mam je gdzieś tam poporcjowane, poukładane, posuszone, żeby było zawsze pod ręką. A kwiaty? Kwiaty z ogrodu. Kwiaty uprawiasz swoje, tak? Tak, uprawiam. Też kocham dalię jak Kasia i bardzo mam dużo jeszcze takich odmian od mojej babci, która mi sprezentowała te już zabytkowe karpy. Odmiany dalii. Tak, tak. No, zaznaczmy, że Hania nie uprawia takich kwiatów, które można po prostu tak sobie dostać w kwiaciarniach, tak? Tylko to są naprawdę takie rzeczy, że czasami nawet przyszło mi do głowy, że z tego można coś zrobić. Tak jak wcześniej mówiłeś o tym jarmużu. W zeszłym roku również pnącza jednoroczna, zresztą nie tylko jednoroczna, ale w zeszłym roku Hania uprawiała, czasami to się tam nie udaje, bo czasami wcale nie kwitło nam coś w zeszłym roku, prawda? Tak. Nie wychodziło, ale na przykład kardiospermum. Super. I to Boże, co to jest kardiospermum? Love in a puff, nie mam pojęcia, jak to jest po polsku. Kardiospermum, coś z serca. To też jakiś ma taką niemiecką nazwę,
balon, coś tam, ale nie pamiętam dokładnie. To są takie puszki, i to jest, znaczy nie puszki, tylko takie baloniki. Takie baloniki i mają w środku śliczne nasionka z takim... Miechunka. Nie, to jest pnące, to jest jednoroczne pnące. No to widzicie Państwo, śliczne. Nawet się nie możemy dogadać we trójkę. W środku jest śliczne, czarne nasionko z białym serduszkiem. Okej, okay. No i Hania właśnie wszystko używa do tych no to mnie zawsze szokuje, jak robimy jakieś aranżacje, to po prostu takie rzeczy znajduje, przyniesie na przykład opakowanie różnego rodzaju kory z lasu. Tak? No, kto by pomyślał, że można korę użyć do robienia jakichkolwiek dekoracji? No, po prostu jakaś czarodziejka. Dobrze, ale to pomału. Drobnymi kroczkami dojdziemy do czarowania i do zaklęć, bo Hania wspomniała, że uwielbia dalie, tak? I ma stare dalie. Za chwilę święta Wielkiej Nocy. Warto te dalie już chyba było posadzić w donicę i w ciepłym miejscu trzymać, żeby już wyrastały. Trochę o uprawie dali. Przez moment odejdźmy od bukietów, a powiedzmy o uprawie dali. No dalie to są właściwie kwiaty późnego lata i jesieni, więc tak jakby na Wielkanoc nam się tutaj nie przydadzą. Nie, ale nie przydadzą się, Haniu, tylko że już w tej chwili można te karpy dali pędzić. Tak, już można wstawić w ziemię, w donicę, wstawić do ciepłego miejsca. I potem można wysadzać już trochę wyrośnięte, trochę podpędzone po 15 maja, po tych największych przymrozkach. I można też teraz dzielić dalie. Teraz jest dobry okres, jak one przez całą zimę gdzieś tam spoczywały w jakimś miejscu, gdzie nie było mrozów. Suche musiały być. I teraz zaczynają się na nich pokazywać takie malutkie oczka jakby. I teraz jest najlepszy moment, żeby je podzielić. Jeżeli ktoś ma karpy już kilkuletnie, bardzo czasami łatwo jest po prostu je rozciągnąć. Nie trzeba tam nawet nic obcinać, nawet nie należy. Za te suche gałązki. Dokładnie. Te sterczące gałązki, no te stare pędy, pozostałości starych pędów. I tylko uważajmy, żeby każda otrzymana karpka, taka malutka już tej dali, miała takie oczko. I wtedy możemy je posadzić do doniczki, powiedzmy, te dalie, te karpy są czasami większe, więc tak myślę, że 2-litrowa doniczka pewnie musiałaby być wielkości. Do doniczki, do normalnego podłoża takiego ogrodniczego z worków, można również, my je wsadzamy do skrzynek plastikowych, dlatego, bo to jest, my mamy bardzo dużo dali w ogrodzie, więc to jest dużo pracy, żeby taką każdą dalię do skrzynki, więc do doniczki, więc wkładamy je do dużych skrzynek i później wkładamy do ciepłego miejsca, więc albo to jest, na razie one są cały czas w tunelu nieogrzewanym, bo jest ciepło. Nie ma, nawet przymrozek ten w tunelu on im nie zaszkodzi, ale można w domu na ciepłym parapecie, ważne, żeby było światło. To jest bardzo ważne. I one zaczynają pięknie puszczać już liście. I jak przyjdzie 15 maja, w momencie, kiedy moglibyśmy karpy dopiero wysadzać do ogrodu, które do jeszcze ziemi. Nie są, nie są podpędzone, nie. To one już są w stanie liści, takich podrośniętych. I prawdę mówiąc, one będą na pewno kwitły już ale, słuchajcie, ale nawet w lipcu, dalia, na początku dalia lipca. Dalia jest żarłoczną rośliną. Ona bardzo lubi żyzną ziemię. A ty mówisz, że wsadzisz ją do zwykłej z worka bo ziemi. W takim worku, w ziemi z worka na początku i są zasoby. Wystarczająca ilość. Tak, na 6 tygodni tam wystarcza. A potem już do gruntu i w gruncie one mają dalszy pokarm. Jak Hania je karmisz u siebie w ogrodzie? No kompostem i obornikiem. Czyli ja do takiego gęsto wyściółkowanego obornikiem ogrodu, rabaty, bo też pewnie jak u ciebie i u mnie dalie rosną same ze sobą. To nie jest żadna rabata ozdobna, że tak powiem, chociaż wygląda przepięknie, nie ma o czym mówić. Rabata użytkowa. Ja tutaj mam u siebie takie rabaty na kwiat cięty. Uprawiam właśnie kwiaty wieloletnie byliny, te dalie i kwiaty jednoroczne, które teraz właśnie jest czas wysiewać. Szarłaty, skabiozy, proso, cynie, kraspedie. I wtedy właśnie z tego korzystam w sezonie. I również trawy ozdobne jednoroczne. Proso na przykład. Sama wysiewasz wszystko od początku do końca? Tak. To są moje dzieci, dzieciaczki. No widziałeś już w szklarni, już pierwsze wysiewy zrobione, także już tam grzeją. Powiem Państwu, że pięknie wygląda osnica. Jestem zachwycony osnicą, dlatego że moja żona trochę kręciła nosem na moją osnicę, że jest za mała, bo już widziała w szkółce dużo większą osnicę, ale na szczęście ucieszyłem się, bo u Hani zobaczyłem... Lepiej się poczułaś, prawda? Tak, dokładnie, zobaczyłem tej samej wielkości osnicę. Jeszcze mają po kilka włosków, jeszcze nie wyglądają dorodnie, to znaczy, że jesteśmy normalni, a te w szkółce to pewnie przyjechały z Holandii. Haniu, słuchaj, bo kwiaty jednoroczne, ale
potem ścinamy je kiedy? Rano, wieczorem, w ciągu dnia, jak je potem przechowujemy, czy je wstawiamy do wody od razu, czy nie wiem, zaparzasz, końcówki. No najlepiej kwiaty latem jest zbierać rano, kiedy one po porannej rosie są najbardziej napite wody i nie ma jeszcze upału. Mhm. No i wtedy po prostu trzeba je tam oczyścić z zbędnych liści, dobrze pociąć, dobrze napoić, wstawić głęboko do wody, no i można z nich już robić. I takie kwiaty ogrodowe spokojnie tydzień i dłużej. Nawet 2 tygodnie, tak. Mhm. Goździk brodaty, przywrotnik ostroklapowy, cynie, dalie. Tak. Można się szczerze mówiąc już znudzić, bo one stoją i stoją i stoją i już i w ogóle nie wyglądają. I mówimy o tym, że ponad tydzień, nie to tak, że parę dni, tylko ponad tydzień. Mhm. Powiem też, że jest teraz taki trend we florystyce na właśnie te naturalne bukiety, na kwiaty sezonowe, czyli tak jakby no... żeby korzystać z tego, co jest w danym sezonie, żeby to się pojawiało w kompozycjach, w bukietach. Bo też jest to bardzo ważne, że to są kwiaty uprawione lokalnie, że nie są sprowadzone z Argentyny czy tam z Kolumbii. Nie lecą już samolotami. Nie lecą samolotami, tak. I powiem, że stają się coraz bardziej modne, bo był pewien taki czas, że te ogrodowe kwiaty były tak troszeczkę... Te takie, jak się mówiło, z babcinego ogródka gerberą. To nie to. Dokładnie, że musi być gerbera albo piękna róża, taka wielka, sztywna i to będzie wtedy najpiękniejszy bukiet. W ślubach też jest ta właśnie... Zmiana jest? Zmiana, że właśnie też w ogóle śluby boho teraz bardzo modne. Co to są modne. Śluby boho? No w stylu takim boho, takiej cyganerii, pomieszanie różnych stylów. Na pewno bardziej rozluźnione niż dotychczas. Rozluźnione, tak. Te bukiety są takie pyszne, zwiewne. Wypadają z nich tu i ówdzie jakieś kwiaty, może nie wypadają, tak nie powinny wypadać naprawdę, ale powiedzmy przewieszają się jakieś pnącza, tak. Jakieś dłuższe była traw. Trawy właśnie, bardzo teraz na czasie są trawy. Dobrze, Kaju, a są jakieś zasady kompozycji takiego bukietu? Według których się, nie wiem, trzeba trzymać, kierować się nimi? Jakiś wzorzec, że nie wiem, wysokie, niskie, ze sobą mieszamy to kształty, znaczy, kolory? Zasady są pewne takie techniczne, tak? No. A efekt wizualny, no to już jest tak jakby, no... To zależy wyobraźnia od talentu. Florysty albo od życzenia klienta, tak? Ale wiesz, bo jeśli się projektuje na przykład rabatę, to uważa się na zestawienie chociażby kolorów, tak? No tak. W bukietach też to obowiązuje, czy można zaszaleć jak się chce? No, jak się chce. Tak, ja mogę zaszaleć jak się chce, ale to wyjdzie właśnie tak. Znaczy nie, ja uważam, że to jest, ja wiem o co Jackowi chodzi. Jest też takie prawo właśnie na przykład, no, powiedzmy w tej mojej prerii, że jest coś na przykład, co jest w tle. Ja na to mówię Matrix. U mnie to jest powiedzmy jakaś trawa ozdobna, głównie jest to śmiałek darniowy. U mnie w bukiecie takim wypełniaczem by był na przykład właśnie przywrotnik ostroklapowy albo proso rózgowate, dobrze mówię, tak. Rózgowate. Coś, co trzyma to wszystko razem, jakaś taka masa. Potem jakieś takie ładne kwiaty, powiedzmy, ale normalne, nie żadne super fantastyczne, powiedzmy jakieś cynie, może jakieś nikotiany, czyli tytonie ozdobne. I do tego jakieś gwiazdy. Kilka takich czyli naprawdę dali, przepięknych nie? dali. Oczywiście już mam w głowie dalię na pewno, jakaś tam Café au Lait, czy jakaś taka teraz jest Café au Lait Royal. Najnowsza w ogóle w tym roku, najnowsza odmiana. My oczywiście z Hanią jesteśmy szczęśliwymi posiadaczkami tej odmiany. Moją ulubioną jest Arabian Night od paru lat i to jest rzeczywiście, ja wiem, że ona jest wiotka, że wszyscy mówią, że jest bardzo wiotka, delikatna, ale to jest naprawdę piękna odmiana. Ja myślę, że na rabaty jak najbardziej, ale do układania do bukietów my odchodzimy od Arabian Night, prawda? Tak. Bo ona też faktycznie tak na jedną stronę ma kwiatek, szczególnie, że teraz naprawdę jest tyle różnych odmian, że takie kolory, że to się po prostu w głowie nie mieści. Żadne czerwone i żółte. Są takie kolory, że jakieś takie, pomieszane takie, właśnie. No, jakieś brązy, takie jakieś... Podpalane. Ale to już nie jest naturalne. Oj tam. Jest, oj. Pewnie, że jest. Ach, no właśnie. I tutaj dyskutujemy, co jest naturalne, a co nie jest naturalne. Haniu, za chwilę święta Wielkiej Nocy.
Jakie byś zrobiła ozdoby, jakie byś podpowiedziała naszym słuchaczom ozdoby wielkanocne, takie niewielkie, fajne pomysły na stół wielkanocny? No, wiosna kojarzy się nam z tym, że z żonkilem. Wiem, bo masz ich dużo. Tak, wiem, wszyscy wiemy, że masz dużo. I żółte. Chodzi mi o to, że właśnie spod tej zimowej takiej scenerii zaczyna się budzić to życie, czyli wśród tych suchych traw zaczynają wychodzić kwiaty. Te żonkile twoje, czy ciemierniki, czy szafirki. I tak, te dekoracje właśnie mi się bardzo podoba, jak właśnie jest coś, jakieś elementy, nawet które przyniesiemy ze spaceru, czy z ogrodu, po przycinaniu rabat, jakieś trawy suche i jakieś gałązki, które puszczają pączki. I w to można wkomponować właśnie fajne wiosenne kwiaty i to tak po prostu... A, czyli odtworzyć budzącą się rabatę. No taką naturę. Naturę. Tak. Niekoniecznie rabatę, tylko właśnie, ale fajny pomysł. Ale zobaczcie, to jest bardzo podobne do tego, co my próbujemy robić na rabatach takich naturalistycznych. Też próbujemy odtworzyć kawałek jakiejś naturalnej łąki, prawda? Tylko oczywiście używając rośliny byliny, które są łatwiej dla nas, łatwiejsze w uprawie. A tutaj Hania przynosi do domu na stół wielkanocny kawałek z zewnętrza, do wnętrza. Wiesz co, bo sobie wyobraziłem, bo rzeczywiście mam sporo tych narcyzów i wyobraziłem sobie, że one w tej chwili wyłażą z pomiędzy liści. Czyli możesz te gałęzie pozbierać, uwić z nich jakieś super fajne gniazdo, poprzetykać nawet tymi suchymi listkami, czy jakimiś tam właśnie ściętymi trawami, jakimś takim alasiankiem, czy pędami od jagód. I w mech można mchu troszeczkę dać i w to właśnie taką porcję tych taką narcyzów. Taką doniczkę tych takich, można na przykład te tych takich małych narcyzików, które są piękne, albo delikatne. Albo nawet można w tym gnieździe schować jakieś naczynie, ukryć, zamaskować i włożyć pęk ciętych żonkili i będzie super wyglądało. Mhm. Można to tam jeszcze troszeczkę dać jakiś akcent świąteczny, jakąś wydmuszkę naturalną, jakieś piórko, bazie i będzie wyglądało pięknie. Przyniesiemy ten fragment ogrodu na stół. I to jest najpiękniejsze, bo to faktycznie imituje, no to jest naturalne, a jeżeli kupujemy w sklepie plastikowe jakieś wydmuszki, plastikowe zajączki, króliczki, czy tam jakiekolwiek kurczaczki, no to ja nie kupuję. Do czego to nawiązuje? Do niczego. Znaczy warto też sięgnąć do pewnie swoich wspomnień z dzieciństwa, przygotowując się do świąt. Szukanie, u mnie w domu gniazdka. Zawsze, no to szukanie, ale u mnie zawsze w domu po prostu w łupinach cebuli gotowało się jajka na twardo. One były czerwone, śliczne czerwone i to zawsze potem tylko wysmarować je trzeba było olejem, żeby pięknie świeciły i to już była już jakaś tam dekoracja, tak? Dodatkowa. Takie wspomnienia z dzieciństwa. U mnie muszą być jajka w cebuli. Ja zbieram łupiny cebuli od Bożego Narodzenia do specjalnej torby i potem, to trzeba dużo i potem Wielkanoc. No dużo jak dużo, no trochę musi być, żeby zabarwić, wiesz. I nie wyjmuję potem długo tych jajek z tych łupin, ale te łupiny się trochę przyklejają do jajek, w związku z tym one nie są takie jednokolorowe, tylko mają takie jakieś plamy, tu ciemniejsze, tu jaśniejsze. Tak fajnie wyglądają takie nakrapiane. To mamy odtworzenie natury, a inne pomysły na stół wielkanocny? No na stół. Może jakąś świeczkę? Oczywiście, że można świecę postawić. Wianki. Ozdoba na drzwi, na dzień dobry, na powitanie gości. Właśnie u Kasi na warsztatach będziemy takie wianki wykonywać z naturalnych materiałów. Na podkładzie ze słomy albo na podkładzie z drutu będziemy właśnie mieli taką dowolność. Tak, bo to jest naprawdę, nie zdajemy sobie sprawy, że no oczywiście ten pierwszy krok to jest podkład pod wianek. I nie zdajemy sobie sprawy, jak łatwo jest go wykonać. Nie musimy koniecznie kupować tak, czegoś, ale możemy, żeśmy wykonywali własnoręcznie podkłady pod wianki podczas warsztatów bożonarodzeniowych w zeszłym roku. Po prostu wykonane własnoręcznie z drutów, z takiego grubego druta. Tak, z tego, co się ma w domu, to, co jest pod ręką. Nie ma co się martwić, że coś musi być kupione.
drogie. I pokażemy właśnie na warsztatach, jak takie wianki wykonać. Każdy może to zrobić. To jest super zabawa i odstresowanie. No dobrze, ale zaraz, to wytłumacz mi, co znaczy, że drut jako podkład? To znaczy, wygina się z drutu grubszego drutu i wtedy do... I wokół tego obwiązuje się jakieś gałęzie. Tak, przygotowuje się takie pęczki, można sobie przygotować. Jakie będziemy używać, bo to już będą takie oczywiście na święta Bożego Narodzenia, to są takie zimozielone różne igliaczki, a tutaj na przykład na święta wielkanocne pewnie będziemy już jakieś brzuski, jakiś gałązki brzuzek, bukszpanu. Bukszpan, właśnie też pomieszane z jakąś, z jakimiś suchymi trawami, to co właśnie jest teraz ścięte w ogrodzie. W zeszłym roku mieliśmy fantastyczne, ścięte od ciebie z ogrodu, właśnie ostnice. Ostnice. Mieliśmy pełno tego, cały karton i te ostnice do wicia gniazdek, no po prostu coś pięknego. No i to takie proste. Nic się nie marnuje. Przycinamy teraz w ogrodzie, bo o tej porze roku też o tym wspominamy w naszych podcastach, że na wiosnę przycinamy wszystkie trawy, tak? Na początku kwietnia już powinny być przycięte. Nie wyrzucać. Najpierw musi florystka zobaczyć, czy można. Ocenić, czy to się właśnie przyda do wykonywania. U mnie się wszystko dekoracji. Przyda, bo idzie na kompost. Ale zauważać właśnie piękno w takich rzeczach, które niekoniecznie nam się wydaje, że coś można jeszcze z nich zrobić, tak jak Hania mówi, jakaś gałązka, ale wystarczy pójść na spacer do lasu, jeszcze przed świętami, przecież tyle podczas tych takich wietrznych dni wiosennych i zimowych, tyle spada gałązek modrzewia, czy jakichś innych roślin, szczególnie modrzewie u nas są porośnięte takimi porostami szarymi, pięknymi. I mają takie śliczne małe szyszki. Tak, śliczne kompozycje. Tak, i ten szary porost właśnie super wygląda w tych kompozycjach naturalnych. No a naprawdę iść do lasu, iść do ogrodu i z tego co mamy można naprawdę takie cuda stworzyć i ma się też satysfakcję z tego, że zrobiło się to samemu. My to wszystko pokażemy na warsztatach, jak to zrobić. No mam nadzieję, że zainspirujemy wszystkich. Tylko że to, o czym my teraz mówimy, te wszystkie gałązki, porosty, trawy przycięte, mech, gałązki, takie delikatne gałązki brzozy, nie chodzi o takie grube gałęzie, to tylko takie te końcóweczki. To wszystko będzie tak jakby naszym podkładem, prawda? I dopiero na tym już takie delikatniejsze, ozdobne rzeczy, jak właśnie piórka, jakieś, ja muszę zacząć moje kury stresować, żeby zaczęły piórka gubić, jakieś piórka, jakieś jajka, bo przecież można kupić również jajka naturalne, przepiórcze, prawdziwe wydmuszki, niekoniecznie muszą być to rzeczy plastikowe. Można kupić wycinane z drewna małe ozdoby, prawda, świąteczne, oczywiście jakieś ładne, pastelowego koloru, wstążeczki. Tosienki, koronki. I jak to wszystko połączyć? Jakie są sposoby łączenia tych elementów do tego wianka? Bo wiadomo, wianek będzie wisiał, więc mogę, że to wszystko spaść, jak się powiedzieć. Ja widziałem, że ostatnio bardzo popularny jest klej taki na gorąco. Można go używać, ale no tutaj pokażemy taką technikę mocowania drutem. Po prostu będziemy to przymocowywać wszystko za pomocą drutu. Staramy się tego plastiku unikać jednak. A ten naklej gorący, on jest przydatny, owszem, to do przyklejenia na koniec jakichś małych elementów. Szyszki, tak. Można szyszki przyklejać na Wielkanoc, pasują, czy tylko na święta Bożego Narodzenia? Pasują. No, szyszki takie modrzewiowe właśnie z tymi porostami, takie duże może, chociaż na można, jak się komuś podoba, to może być i szyszka. A czy jest sens na przykład w jakiś sposób domontować do takiego wianka? Bo wiadomo, na stole spokojnie mogą sobie rosnąć jakieś szafirki, narcyzy czy tulipanki, bo sobie są w ziemi albo w wodzie. A czy jest sens robić takie kompozycje wiszące, na przykład z cebulkami? Można zrobić na przykład taką kokedamę z cebul, czyli tą cebulę obłożyć mchem, napić najpierw tą roślinę, potem obłożyć mchem, owinąć jakąś nitką, czy sznurkiem, czy drucikiem, taką kulę i wtedy można to zamocować do wianka, czy do kompozycji i to dobrze się trzyma. Podlewa się to właśnie od czasu do czasu, zraszać się. Można tak ten... zraszać spryskiwaczem zawsze, nie? No i do świąt to wytrzyma. Później taką cebulkę wysadzamy. A ciemierniki? Bo teraz też kwitną ciemierniki. Ja widziałam, że często na Instagramie wrzucają dziewczyny, które robią wianki, taką ładną kompozycję z ciemiernikiem. Ale wydaje mi się, że ten ciemiernik niedługo ciemiernik pociągnie. Ciemiernik nie jest trwałą rośliną, jeżeli chodzi o stanie w wodzie.
Ale można zrobić fajną dekorację, na przykład same kwiaty ściąć i do jakiegoś naczynia z wodą położyć na wodzie, one będą sobie pływać. I wtedy taką... Słuchajcie, a ja mam takie ale... pytanie. Ja mam marzenie, żeby mieć rabatę na kwiat cięty, tak? Tylko taką rabatę, dzięki której przez cały rok, raz w tygodniu pewnie, będę mógł zebrać sobie bukiet kwiatów, nawet niewielkiego, do niewielkiego wazonu wstawić i żeby mieć, nie wiem, od późnej wiosny, no teraz mogę ścinać, bo kwitną pięknie narcyzy, do właśnie od tych narcyzów aż do późnej jesieni. Co byście doradziły? Jakie kwiaty warto by było... Jakie warto by było posadzić, żeby móc zrobić takie bukieciki, tak jak się kiedyś kupowało, co tydzień bukiecik wstawiało, żeby on sobie postał przez tydzień, tak? I co tydzień nowe. Co warto posadzić? No teraz wiosną to cebulowe. Mhm. Kwiecień jeszcze też cebulowe. Kwiecień to czas. Za chwilę będą tulipany. Ja myślę, tak. Że warto w takim ogrodzie na kwiat cięty posadzić na przykład świdośliwę. I można sobie obcinać gałązki, przynosić do domu, ona będzie pięknie rozkwitała w domu. Takie rzeczy też nie pomijamy tego, że też krzewy też są wartościowe, tak. Prawda? No oczywiście tulipany, które będą kwitły w maju. W kwietniu kwitną tulipany botaniczne, nie wiem jak bardzo one się nadają. One są drobne, zaraz niskie są. Pewno narcyzy, ale na pewno narcyzy są, są ok i one w kwietniu jak najbardziej kwitną. Później no, w maju zaczyna bardzo dużo rzeczy kwitnąć. No, ja nie wiem, ja jestem ogromną wielbicielką, już tu parę razy o tym powiedziałam, przywrotnik ostroklapowy, Hania też masz. Bardzo, ja także bardzo polecam, dlatego że on dwukrotnie może kwitnąć. Tak. Po przekwinięciu jak się zetnie, to on potrafi drugi raz zakwitnąć, ma takie śliczne żółto-zielone kwiaty, trochę żółci, ale trochę też takiego zielonego. Dokładnie. Taka limonka. Na kolorach się nie znam, więc obrazuję to, co mniej więcej mi dochodzi. Też kwilnie kocimiętka, więc kilka takich. W związku z tym, ale jak przy tym przywrotniku chciałem zatrzymać, on rzeczywiście wstawiony do wody te kwiatostany pięknie długo stoją, także nawet same to polecam. Bardzo ładne są w swoim własnym towarzystwie. Same. Tak, dobrze, a z innych jednorocznych? Z jednorocznych tocynie, właśnie kraspedie. No dalie, wiadomo, to już o tym mówiliśmy. Ja myślę, że tak na czerwiec, bo te tak. Cynie i kraspedie i dalie i przede wszystkim jeszcze kosmos się nadaje, prawda? Właśnie. No właśnie, onętek mamy, kosmos. Mam go przed oczami. Tytoń ozdobny też fajny jest, ale... Ten tytoń w ogóle, który jest u ciebie w ogrodzie. Zielony. Green Envy się nazywa odmiana. Jak? Bardzo. Jak? Green Envy, tak o ile pamiętam. Czy Lime Green. Okej. Przecież on jest tak trwały, on stoi... Też bardzo długo do znudzenia. 3 tygodnie może stać w wodzie. Ale zanim przyjdzie czas na takie prawdziwe letnie kwiaty, o których mówimy teraz z Hanią, no to jest groszek pachnący. Dla mnie bez groszku pachnącego nie ma życia na świecie. To jest coś... I robisz sobie bukieciki z groszku pachnącego? Groszek pachnący tak często, jeżeli im bardziej zbieramy, tym więcej on kwiatów produkuje. Można kilka razy w tygodniu sobie bukiecik zebrać, taki porządny. I tylko, że groszek pachnący właśnie jest na tą pierwszą część lata. On potem już swoją, jego energia już przemija i wyciąga już wystarczająco wody z gleby, bo on lubi mieć jednak kiedy dużo wody. Kwitnienie? To znaczy groszek, nie wiem czy pamiętasz kilka lat temu, jak wcześniej wysiewałyśmy groszek pachnący. Groszek pachnący o tej porze roku, tak naprawdę, zresztą twój też jest taki duży szklarni i mój również, już można spokojnie nawet w marcu wysadzać do ogrodu. Więc to jest jedna z pierwszych roślin, którą można wysiewać, łącznie z ostnicą, bo ostnica jest jednak troszkę bardziej odporna na mróz niż większość roślin, takich jednorocznych. Więc można groszek wysiewać spokojnie w lutym, żeby pod koniec marca, na początku kwietnia szedł do ogrodu. Więc on ma o tyle wcześniej tą swoją wegetację, że o tyle wcześniej zaczyna kwitnąć, bo on się nie boi też chłodów ani przymrozków. Dobrze, ale jest też taki groszek wieloletni. Ale on nie jest pachnący, ale też ma ładne kwiatostany. Tak, ale on też kwitnie. Piękne i dorodne kwiatostany. Inne letnie rośliny. Nam chodzi o coś, żeby zamknąć to miejsce, ten okres roku, ten czerwiec, kiedy nie ma za wystarczająco. Nie? On później startuje. To jest groszek ten wieloletni, szerokolistny. Tak. Zapominamy o bardzo ważnej roślinie babcinych wazonów. Goździk brodaty. Tak, goździk brodaty. Goździk brodaty. U nas mówi się cegiełki.
cegiełki na to. Tak. One są przepiękne. Jeżeli chcecie uprawiać w swoich ogrodach, to warto wysiać nasiona w czerwcu, na czerwiec, lipiec, dlatego, bo to jest roślina dwuletnia. Ona będzie kwitła w drugim roku po posadzeniu. Więc wysiewamy czerwiec, lipiec na rozsadzie, gdzieś tam w ogrodzie i potem we wrześniu możemy spokojnie już wysadzać na miejsca stałe. Goździk jest rośliną zimozieloną, tak prawdę mówiąc. Ten akurat goździk brodaty. Więc czasami zimą te listki troszeczkę tak wyglądają smutno, jak troszkę śnieg je przybije czy coś, ale one potem wspaniale odbijają i to jest jeden z podstawowych kwiatów. Trochę jak rogownica, prawda? Też tak wygląda nie za bardzo zimą i nagle zieleni się wiosną i to jest ta piątka taka majowa, kiedy pięknie na skarpach, szczególnie słonecznych kwitnie. I pachnie pięknie. A co powiecie na mieczyki? Jakoś nie pałam sympatią. Dlaczego? Ja w tym roku będę próbowała. Ja uwielbiam mieczyki. Ja będę próbowała. Są w tym tej chwili tak piękne kolory, ja tak piękne odmiany. Posadzone dosyć szybko wychodzą, dają naprawdę trzeba mieć duży chyba dom piękny i duże kwiat. Wazony do mieczyków, żeby tak się prezentowało. To prawda? Są piękne kwiaty, tak, tylko no one wymagają... Małych bukiecików nie zrobimy. Małych bukiecików nie zrobimy. Są takie no majestatyczne, duże i efektowne, ale uprawa ich w ogrodzie no wymaga on podpór, bo one się przewracają. A poza tym, jak już raz go zerwiemy, to koniec. No tak. A te nasze ulubione jednoroczne, o których mówimy, cynie, onętki, czyli kosmosy, tak. czy większość z nich, ale również też i przywrotnik ostroklapowy, który jest rośliną wieloletnią, dalie przede wszystkim. Im więcej tniemy, tym więcej one produkują. A rośliny, dlaczego jakaś roślina nie nadaje się na kwiat cięty? Na przykład jeżówka. No bo jeżówkę raz tniemy i potem już następne kwiaty ani nie są takie piękne, wyjdą tam jakieś kwiaty, ale to nie jest, jak to się mówi po angielsku, cut and come again. To są rośliny, które trzeba przycinać i żeby one, to ich jeszcze bardziej pobudzało do życia. Tak jak na przykład groszek pachnący, o którym mówiliśmy. A groszek wieloletni nie będzie wysyłał nowych kwiatów, kiedy będziemy, bo one mają czas. One są wieloletnie, więc mają czas. Dlatego może ten mieczyk nie jest aż tak, że tak powiem, to nie opłaca się za bardzo, bo raz się przytnie, już go nie ma. W ogóle nie mówicie o astrach. Ja astrów w ogóle nie uprawiam na kwiat cięty. Ja też nie. A dlaczego? Mi się źle kojarzy jakoś tak. Nie mam miejsca. To ale znaczy astry jednoroczne czy wieloletnie? Wiesz, są astry jednoroczne, które pięknie wyglądają w wazonach, bo one rzeczywiście, jest wiele jest takich odmian. One są pomponowe, piwoniowe, takie naprawdę Jacek, jak ktoś ma dużą rabatę z daliami, to nic więcej do szczęścia nie potrzebuje w tym okresie, kiedy by już kwitły i astry. Naprawdę. Po prostu... Ja mam dalię, ale bez kilku roślin, takich z maminego w moim przypadku. No to są wspomnienia. Ogródka, to nie dam rady, chociażby bez piwoni. Bez piwoni, które pięknie rosną, białych piwoni. Albo piękny takich, kwiat cięty, albo ale takich bardzo pąsowych. Wstawionych do wazonu, cudownie to wygląda. Ja, piwonie są po prostu też w tym okresie, w którym kwitną. Jak je zetniemy? No nie ma. No nie ma. No do widzenia. Ale dlatego nie ma mówię rabata na kwiat cięty, nie tam ozdobna. Rabata na kwiat cięty. I to bardzo fajnie właśnie zaznaczyć, bo jak mamy ogród, na którym mamy rabatę ozdobną, to będzie nam szkoda ścinać kwiatów, szczególnie takich, które już nie wrócą, tak? Właśnie o których mówiliśmy. Dlatego warto mieć jakąś część w ogrodzie, jeżeli możemy sobie oczywiście na to pozwolić, gdzie uprawiamy kwiaty, tak jak ja to mówię, jak kapusty. Tylko po to, żeby je zebrać do wazonu. I tak jest pięknie, bo te kwiaty, bo te ogrody na kwiat cięty są przepiękne. Tylko, że uprawiamy tam kwiaty faktycznie normalnie w rządkach, nie w jakichś tam aranżacjach ozdobnych, tylko na tutaj zagonka. Nie w zestawieniach. Dokładnie. Rządek cyni, rządek dali i tyle, nie? Bo to jest pracująca część ogrodu. To zdradzę wam, że moja żona przekonuje mnie namiętnie, żebym jedną z moich rabat wyniesionych, które przeznaczam na warzywa, to przeznaczył na rośliny jednoroczne, na kwiat cięty i taką jedną rabatę wyniesioną tylko i wyłącznie na kwiat cięty. No ja jeszcze się nie zdecydowałem. Jeszcze się nie zdecydowałem na coś takiego. Namawiam cię, Jacku, bo z jednej rabaty wzniesionej będziesz miał obiad, a z drugiej będziesz miał dekorację na stół do obiadu i miłość żony. Zgódź się. A poza tym, jaki piękny będzie warzywnik. Tradycyjnie uprawiano tak zagonek ziemniaków, zagonek dali, bo to dalie są od wielu, wielu dziesiątek lat na takich ogrodach jak właśnie jakieś działki w Anglii, bardzo popularne, to po prostu uprawia się po to, że idzie ten człowiek na działkę z koszem i wraca do domu.
tak jak te babcie, prawda, które sprzedawały bukieciki przy gdzieś tam przy jakichś alejkach, ja na Halera zawsze tam pamiętam, takie babcie siedziały, już chyba nie siedzą. Masz sałatę i masz bukiecik kwiatów. Ogród jest po to, żeby z niego korzystać z tych plonów, prawda? A ogród ozdobny tak naprawdę to się pojawił potem, albo był popularny wśród jakichś takich bogatych ludzi, to był luksus. Ogród był po to, żeby nam zapewniać jedzenie i kwiatki. A tutaj Kasiu jeszcze też zawsze o tym mówisz, że kwiaty uprawiane razem z warzywami mają znaczenie dla zdrowia i kondycji tych warzyw. Bioróżnorodność, jak najbardziej. Mhm. Jeszcze chciałem Was o dwie gatunki zapytać. Jedne to jest nagietek. Tak. Co sądzicie o nagietku? Super. No, ja myślę, tak, że dużo jest, okay. jest teraz fajnych odmian właśnie w takich innych kolorach. Niż tylko żółte. Niż tylko żółte, właśnie pomarańczowe. Żółto-pomarańczowe czy... w zasadzie. Ale pięknie wyglądają. Ja mam obsesję i zawsze muszę mieć rząd nagietków takich pomarańczowych obok rządków jarmużu. Bo one tak pięknie wyglądają razem. Te takie mocne kolory. I nagietek, poza tym, że naprawdę nadaje się też do bukietów, ale nie jest aż tak bardzo, prawda, wytrzymały, ale jest tak. bardzo, to jest nagietek lekarski. Ja go używam bardzo często do robienia takich bardziej apteczny, do mojej domowej apteczki. Także on jest bardzo, bardzo potrzebny w ogrodzie. Nagietek jestem za. Mhm. Dobrze, i ostatnia roślina, o którą chciałam Was zapytać, to róża. Myślałam, że turki. Nie, róża. Turki, róża. Ja na mojej rabacie tutaj z kwiatami do cięcia mam posadzone parę krzaków róży. W zeszłym roku dopiero. No zobaczymy, jak te róże tutaj będą się sprawować. Bardzo bym chciała, żeby mnie tutaj obdarowywały kwiatami, ale jeszcze nie mam tego wypróbowane do końca. Jak najbardziej jestem za różą. Tak. Ja myślę, że róże muszą, jeżeli mamy w swoim ogrodzie na kwiat cięty róże, to musimy też mieć miejsce, bo to są jednak krzewy, więc troszkę więcej miejsca potrzebują i troszkę więcej pielęgnacji. Prawda? Znaczy, różom na pewno poświęcimy osobny odcinek. Dlatego właśnie ja ta dalię wolę póki co. Ale kocham róże. Nie mam nic przeciwko temu, szczególnie takie róże ogrodowe, nie takie kwiaciarniane, że tak powiem, tak, tylko takie naturalne. One są przepiękne. Ale jak już bym miała wybierać, to tak na razie dalię, bo po prostu łatwiej jest je ogarnąć, bo oprócz tego, że je wykopujemy i wiosną musimy je podpędzić, to latem niewiele z nimi trzeba robić, tylko zbierać ogromne bukiety. Bardzo dużo z nimi trzeba robić. Oj tam, co bardzo trzeba? Dużo, trzeba je nawozić. Naprawdę, nigdy nie nawożę. Naprawdę, ale trzeba posadzić ją w dobrą glebę, no. Dobrze wyściółkować obornikiem, tak. bo są naprawdę żarłoczne. Tak i tyle, ale wtedy jeżeli nie tak będą, zrobimy, bo jeśli nie to będą nie nawożone, problemu. To będą właśnie wiotkie, nie będą dobrze dawały kwiatów. Dlatego też warto będą im poświęcić mizerne. Osobną rabatę i tą rabatę właśnie przygotować tak, jak mówisz, że no, mocno, mocno ściółkowana obornikiem, przekompostowanym. Ja jeszcze u siebie na mojej rabacie takiej wzniesionej mam podlewanie rozłożone na wszelki wypadek. Także jeżeli macie Państwo to, tak, czyli porządną ściółkę, zasobną glebę, chociaż tam nie było zasobnej gleby, żeśmy ją stworzyli, że tak powiem, przez dodawanie tej materii organicznej. I jeżeli mamy rozłożone podlewanie kroplujące i raz na jakiś czas możemy po prostu je włączyć, jak jest susza, no to wtedy naprawdę z tymi daliami. No i oczywiście trzeba na początku zadbać, żeby na przykład dookoła moich rabat daliowych są płotki, bo one będą wysokie i one będą się przewracać. Trzeba zadbać o to, żeby je również podwiązać. Raz porządnie i potem będzie ok. Ja myślę, że warto wspomnieć jeszcze o czymś, o czym zapomnieliśmy, o słoneczniku. No pewnie, że tak. Też fajny kwiat do wazonów. Szczególnie ten niski, taki szorstki słonecznik. To jest też znakomita roślina na kwiat cięty. Tym bardziej, że ona potrafi, niektóre odmiany tego słonecznika wypuszczają kilka kwiatów stanów na jednej łodydze. Cudownie to wygląda. I należy opowiedzieć o szarłatach. Różne, przeróżne szarłaty. My mamy z Hanią po 4 odmiany przynajmniej, prawda, szarłatów. Zielone, potem jest hot biscuit, która ma taki kolor, jak taki lisi kolor rudy. Czerwone zwisają. Czerwone wzniesione, szarłaty są fantastyczne również, bo też mogą być do suchych bukietów, prawda? Różnego rodzaju kocanki i jeszcze coś takiego, co wcale nie jest kwiatem, ale już właściwie nasionkiem, zresztą w zeszłym roku uprawiali u nas w ogrodzie z dużym sukcesem, kolorowe, ozdobne kukurydze.
I potem na jesień się obiera ich z tych swoich grudzianych liści i potem na przykład na jesień położyć w takiej dużej misce na stole te kukurydzki z jakimiś małymi dyniami, jakieś tam ozdobnymi, ale też tym, takimi potem można je zjeść, takie pomarańczowe dynie, tylko nieduże, no bo to takie mało, nie? No i wszystkim można dekorować, no nawet tymi dyniami, ale to już jest pewnie temat na inne audycje. I na koniec miechunka. Miechunka. Już raz wspomniałem. I na koniec miechunka, czyli pomarańczowe bombki. To też babcina ogródek. Fisalis bardzo się rozrasta. Hania Smuczyńska. Haniu, gdzie można znaleźć twoją stronę internetową, żeby zobaczyć twoje prace? Na Instagramie. Hanna Smuczyńska. Tak mój profil się nazywa. I Flora Nowa Karczma na Facebooku. I bardzo Flora dużo Nowa u nas Karczma. Na blogu jest Hani tak, prac. I na stronie tutaj bo wszystkie nasze warsztaty, które Hania prowadzi, prowadziła i będzie prowadzić, zawsze są fotografowane i wszystkie te zdjęcia tych pięknych kompozycji, które Hania proponuje, są pokazane na zdjęciach na blogu. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek to odcinek przedświąteczny, więc życzymy Państwu naprawdę dobrych, rodzinnych, fantastycznych, kolorowych świąt. Spokojnych, Wielkiej zdrowych. Nocy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.